Siemanko, z tej strony Verejdo, a to jest poradnik, w którym pokażę, jak dostać się na tureckie serwery Wolf Team. Ten film już zapowiadałem chyba 3 lata temu. Ja do Wolf Teama nie wracam, ale stwierdziłem, że jest jeszcze grupka ludzi, która pewnie gra w tą grę. Chodzi mi o Polskę oczywiście. Więc stwierdziłem, że w końcu zrobię ten film. Ale oprócz tureckich serwerów pokażę też, gdzie indziej można zagrać, żeby było w ogóle z kim grać. Dobra, bez zbędnego gadania. Tak wygląda strona, na którą chcemy się dostać. Niestety musimy użyć VPN-a, bo inaczej nic z tego. W tym celu wchodzimy na stronę winscrap.com i pobieramy ten oto VPN, ponieważ jako jedyny ma za darmo turecki serwer. Kiedy Winscrap macie już zainstalowane, klikamy w lokację i szukamy interesującego nas serwera. Teraz wystarczy tylko odświeżyć stronę. Tutaj macie przycisk do pobierania, aczkolwiek nie polecam, bo pobiera się to naprawdę z prędkością światła. Dlatego w opisie macie link, żeby to pobrać szybciej. Jeśli chodzi o rejestrację, no to klikamy UE All. Podajemy swój nick, hasło, e-mail. W referans możecie wpisać Verejdo, aczkolwiek ja grał raczej nie będę. I akceptujemy to wszystko. I już wam nie będzie dalej potrzebny VPN, także możecie go wyłączyć. Do samej gry VPN nie jest wam potrzebny. Jeśli chodzi o sam proces instalacji, no to tutaj się nas po prostu pytają, czy chcemy, żeby JoyGame była główną stroną. Także zaznaczam nie. I dalej jest już normalny proces instalacji. Ja tego instalował nie będę, bo już mam to zainstalowane. No i to tyle. Wpisujecie swoje pasy i... Oyuna gear. Nawet jest easy anti-cheat, kurde. Dobra, to tak szybko jeszcze rzućmy okiem na to, ile jest tutaj ludzi. Proszę bardzo. Dobra, turecki serwer mamy załatwiony, to teraz przenosimy się na stronę wolfteam.softnix.com i to jest taki hiszpański lub jakiś taki latynoski serwer. Aby się zarejestrować, klikamy registratę, tutaj podajemy swój nick, hasło i potwierdź hasło, e-mail, no, Poland, no tutaj mężczyzna lub kobieta, klikamy see i ok, nie? A żeby pobrać grę, klikamy Descarda i UEGO. Aczkolwiek ja dam jeszcze link do własnego pobierania, bo ja miałem problem z pobieraniem. Jeśli chodzi o sam proces instalacji, no to tam nie ma żadnych fenomenów. Wystarczy klikać ciągle dalej i tyle. No i cóż, mamy nasz nick, hasło i jedziemy. No i proszę bardzo, tutaj też jest sporo ludzi. Tylko tutaj przy wchodzeniu do tego całego menu, że tak powiem, trzeba ustalić swój czterocyfrowy kod na wypadek, nie wiem, kradzieży konta czy coś. Ja tego teraz wam nie mam jak pokazać na tym serwerze, ale dostaniecie teraz przebitkę z brazylijskiego serwera. I tam po prostu trzeba ustawić swój czterocyfrowy kod i potem jeszcze raz potwierdzić swój nickname. Ok, jesteśmy teraz na stronie wolfteam.softnix.com. Jest to kolejny aktywny serwer. Nie jestem przekonany, czy to jest angielski serwer, no ale strona i cała gra jest po angielsku. Tutaj wiadomo, sync up i downloads, ale też dam link do swojego downloadu na wszelki wypadek. No i proszę bardzo, tutaj też jest sporo ludzi. Aczkolwiek no teraz wam pokażę, dlaczego uważam, no właśnie, że to nie jest do końca angielski serwer, bo tu są jakieś takie różne dziwne znaki. Zagrałem na tym serwerze, ale może być problem z pingiem, mi się wydaje. Dlatego polecam albo turecki, albo latynoski serwer. Oprócz tego mamy jeszcze wersję na Steamie, ale no, puste są serwery, nikt w to nie gra. Oraz jeszcze jest
brazylijski serwer, aczkolwiek tam też jest pusto, także wam nic nie pokazuje. Jest jeszcze coś takiego, ale ta strona mnie jakoś nie przekonuje, także możemy to chyba zostawić. No i to by było chyba na tyle. Jeśli ominąłem coś, to dajcie znać w komentarzu. Ja do Wolfteama już nie wracam. Chciałem spróbować zagrać jeszcze, ale to już nie to. To już nie jest to. To nie jest już ta gra, kiedy wracało się ze szkoły i się naparzało z kolegami w Wolfa. Jeśli Wolfteam wam nie odpowiada, oczywiście zapraszam do obczajenia mojej serii z Shatterline. Fajna gierka. No i to tyle. Bez zbędnego przedłużania. Nara.